Roku! Bo podobno nikt mnie nie lubi, powiedziała Janoszek. Ty nikogo nie lubisz. Nie, ja, a przede wszystkim, wszystkim Natalii Janoszek. A że ja nikogo nie lubię. Tak. A, że ja nikogo... Jakub Szewczyk, Świat Gwiazd, dzień dobry Państwu, jesteśmy... Dzień dobry. Jesteśmy na konferencji ramówkowej Polsatu, na wiosennej konferencji, a wraz ze mną, no jeżeli Polsat, no to i Maciej Dowbor. Tak? Tak się kojarzy z Polsatem? To fajnie w sumie. Prawie jak Krzysztof Ibisz. Prawie robi wielką różnicę. Nie wiem jak z tej strony, ale z tamtej strony to show, które dzisiaj tutaj miało miejsce, robiło wielkie wrażenie, więc teraz zapytam właśnie, jak to było z tej strony? Czy też było tak efektownie? Ej, come on, to jest największe, jedno z największych studiów telewizyjnych w Europie. Mamy scenografię wielkości basenu olimpijskiego, a to przecież tylko konferencja ramówkowa, więc no, urwało to, co miało urwać. Tutaj dużo emocji też za sprawą powrotów, bo na przykład dwa duże powroty, w Twoja twarz brzmi znajomo, Piotr Gąsowski i Katarzyna Skrzynecka w nowych, starych rolach. I kiedy okazało się, że oni wrócą do programu, no to nie brakowało takich głosów, że jak można mieć taki brak honoru, na przykład w przypadku Piotra Gąsowskiego, że oni go wyrzucają, on wraca na fotel jurorski. Słyszałeś takie opinie? Jeżeli tak, to co uważasz o tym? Ja myślę, że ta sytuacja jest bardzo prosta. To jest 20. edycja. I Piotr, i Kaśka... No właściwie byli w prawie wszystkich, nie byli tylko w dwóch edycjach dotychczasowych, czyli nie byli w 18, 19. I jedno i drugie zawsze wyraźnie mówiło, że ten program był dla nich bardzo ważny, był bardzo ważnym wydarzeniem w ich w ogóle doświadczonych, bogatych karierach zawodowych. I myślę, że kiedy pojawiła się taka propozycja, zresztą Kaśka i Piotr nigdy złego słowa nie powiedzieli na program, chciałbym zauważyć. Przynajmniej ja się nie spotkałem z takimi określeniami. Więc kiedy pojawiła się taka propozycja i kiedy pojawiła się możliwość bycia w tej 20. jubileuszowej edycji, w której wystąpią właśnie ci najlepsi z najlepszych. Znaczy szczerze mówiąc, ja sobie w ogóle nie wyobrażałem, że w tej edycji mogłoby zabraknąć Piotra. No i Kaśki jako uczestniczki, no bo to wiedziałem, że to aż się prosi. No, zwycięzczyni pierwszej edycji była przez cały czas w tym programie. Więc myślę, że tu rozpatrywanie tego w kategoriach honor, brak honoru, to w ogóle nie o to chodzi. Tu chodzi o to, że stworzyliśmy jakiś bardzo fajny projekt. Naprawdę niewiele z programów telewizyjnych, tych dużych show, które miały 20 edycji, sezon w sezon, bez żadnych przerw, bez żadnego wsadzania do szuflady, zamrażarki czy Bóg wie czego. Więc moim zdaniem nie ma w tym nic niehonorowego, niegodnego, że postanowili z tym swoim dzieckiem, bo to jest ich dziecko też zawodowe, znowu się zmierzyć i znowu pojawić się w naszym programie. A są takie tęsknoty za tym, żeby to znowu z Piotrem poprowadzić, Twoja twarz, czy raczej nie? Czy Maciej Rok jest tutaj? Roku, bo pytają, czy lepiej mi się prowadzi z Tobą, czy z Gąsem? Co mam powiedzieć? Oczywiście, że się pojawiają tęsknoty. Oczywiście, że się pojawiają tęsknoty, ale Rok jest ma strasznie dobre relacje z Edwardem i to, co mamy zrobić? Wszystko jasne. No dobrze, a mam nadzieję, że się nie obrazisz, jeżeli wyjdziemy poza Polsat i pójdziemy na chwilę do telewizji polskiej i do twojej mamy. Nie, która... dlaczego miałbym się obrazić? No nie, bo tutaj wszyscy mówią, że a tylko żony i o matkę cię pytają. Przecież ja nic innego w życiu nie mam. Bardzo dobrze. W takim razie twoja mama wróciła do telewizji polskiej. No i zasiliła pytanie na śniadanie, z których wymieciono po prostu wszystkich dawnych prowadzących. Czy no wszystkich, dla ciebie... Wszystkich? Nie wiem, bo aż tak bardzo nie śledziłem tego. Byłem za granicą, sorry. Rozumiem. Ja miałem wakacje. Czy dla ciebie jako syna cieszysz się z tego? Znaczy cieszę się, że wymietli wszystkich prowadzących? Dla nie, ciebie jako nie. Syna mamy, która dostała pracę w pytaniu na śniadanie, która wróciła do telewizji polskiej. Nie, ja uważam, że to jest bardzo fajne dla niej, bo... Na pewno sytuacja, która nastąpiła pół roku temu, nie była dla niej prosta. Z drugiej strony w ogóle kobietom w pewnym wieku jest bardzo ciężko znaleźć pracę, zwłaszcza w mediach. Media są dla kobiet brutalne i ten... Właściwie metryka, bo to nawet nikt nie mówi o tym, czy ktoś jest dobry, czy zły, radzi sobie, czy nie radzi w pracy, czy wygląda lepiej, czy gorzej, tylko po prostu wiek, metryka. Ja tam stara, to już się nie nadaje. Cieszę się, że wróciła, bo... Pokazuje nie tylko sobie, ale innym, że wiek to jest tylko i wyłącznie kwestia nastroju, samopoczucia,
a najważniejsza jest energia, najważniejsza jest sprawność taka ogólna i że właściwie nawet kobiety nie muszą się martwić, że, znaczy inaczej, nawet kobiety mają szansę na to, żeby w pewnym wieku nadal mieć zupełnie nowy rozdział w swojej karierze zawodowej. Oczywiście o ile tego chcą, bo ja zdaję sobie sprawę z tego, że jest duża grupa ludzi, którzy na przykład chcą być na emeryturze, są zmęczeni, wykonywali ciężką pracę fizyczną, no i nie chcą wracać do tego miejsca pracy, w którym wcześniej funkcjonowali. Natomiast w jej przypadku ona bardzo chciała, czuła się w dobrej formie, miała wcześniej długą przerwę rozwrat z mediami, potem pojawił się Polsat, potem pojawiła się ta propozycja. Fajnie, bo ja naprawdę wierzę głęboko w to, że to jest coś więcej niż tylko Katarzyna Dowbor, która znowu złapała jakąś fuchę. To jest pewnego rodzaju nowy trend pokazujący, że w wielu dziedzinach życia nie trzeba wcale wychodzić z założenia, że skończyłem ileś tam lat, dla mnie pewne rzeczy się skończyły, nie mam już szans, że w ogóle, nie wiem, straciłem pracę, to oznacza, że świat się wali. Oczywiście to jest trudny moment, w tym momencie to też nie była łatwa sytuacja dla mojej mamy, ale to, co się wydarzyło w ostatnich tygodniach, to pokazuje, że życie potrafi nam przynieść różne zaskakujące scenariusze i że nigdy nie jest za późno na to, żeby dalej się rozwijać zawodowo. A gdyby mama wraz z zarządem telewizji powiedziała, chodź synu, chodź do pytania na śniadanie, chodź ze mną? Mamy milion rocznie dla ciebie i w ogóle rozwal system. Raczej nie sądzę. I to nie chodzi o to, że milion to mało, wprost przeciwnie. Natomiast bardziej chodzi o to, że ona ma swoją robotę i fajnie, że robi swoją robotę. My zawodowo właściwie ze sobą nie mieliśmy wiele wspólnego, mimo że ja jestem w branży tam 20 parę lat. Nasze drogi zawodowo dosłownie otarły się o siebie kilkukrotnie, dosłownie i to przy jakichś takich jednostkowych wydarzeniach, nie wiem, jakiś festiwal raz, to też w specyficznej sytuacji. Rozdzielamy te rzeczy, bo chyba jest wystarczająco miejsca na rynku, żeby jeden Dowbor, drugi Dowbor mogli pracować gdzie indziej. Porozmawialiśmy o mamie, została jeszcze żona. Tak, znam. Od niedawna w roli aspirującej influencerki, tylko że na ekranie filmowym. Czy ty miałeś okazję zobaczyć ten film? Oczywiście, byłem na premierze, bardzo mi się podobało, a moja żona szczególnie. Ale czy ty czujesz, że ona poczuła jakąś misję tutaj i ma za zadanie odmienić może coś na przykład w kwestiach takich społecznych, dotyczących influencerów, internetu? Myślę, że ten film bardzo dosadnie pokazuje, że świat ten instagramowy, social mediowy, czy social mediowy, jak to woli, jest daleki od rzeczywistości i za tymi wszystkimi pięknymi zdjęciami, willami, private jetami, jachtami kryje się ciemna strona i tak naprawdę to wszystko jest tylko i wyłącznie fasadą, ściemą w wielu przypadkach. Nie mówię, że we wszystkich przypadkach. I to takie klasyczne profile influencerskie, klasyczni influencerzy bardzo często pokazują świat, który nie istnieje. Nie tylko dla zwykłego odbiorcy, ale też dla nich samych i że oni to stworzyli tak naprawdę swego rodzaju fikcję. Oczywiście podejrzewam, że za chwileczkę pojawi się pytanie, że my sami jesteśmy influencerami, ale my nie jesteśmy influencerami, tylko tworzymy content i my tworzymy content prawdziwy, satyryczny, więc to jest zupełnie inna bajka. Ale oczywiście wierzę głęboko, że ten film może ludziom trochę dać do myślenia. Po prawdę mówiąc, to jest ostatnie tam 20 minut, to nie będę tutaj palił i spoilerował, ale w ogóle ten film dał mi do myślenia też, bo nawet czasami sam nie myślałem o tym w ten sposób, ale szczególnie podoba mi się rola Joanny Korniewskiej, Dowbor, bo jest wspaniała, świetna i taka dojrzała i w ogóle super. Ostatni wątek, trzecia kobieta. Podczas konferencji jesiennej powiedziałeś mojej redakcyjnej koleżance Monice, że ty wiedziałeś o wszystkim, czego my się dowiedzieliśmy w sprawie Natalii Janoszek. Nie powiedziałem, że o wszystkim, ale o wielu rzeczach. Tak, ale później przyszedł czas, że Natalia dostała szansę, żeby odpowiedzieć. Piękno mediów. Natalia powiedziała, że ty jej nigdy nie lubiłeś i ty właściwie mało kogo lubisz, a potem poza tym właściwie nie ma tobie się co dziwić, bo miałeś łatwość w zdobyciu pracy w telewizji. Roku! Bo podobno nikt mnie nie lubi, powiedziała Janoszek. Ty nikogo nie lubisz. Podobno. Nie, ja. A przede wszystkim Natalii Janoszek. A że ja nikogo nie lubię. Tak. Więc masz niepowtarzalną okazję, żeby się obejrzeć. Chciałem powiedzieć tak, lubię moją żonę. Lubię moją mamę. Moje córki lubię. Psa mojego lubię. Gilon! Gilon! Czy ja cię lubię? Czy ty mnie lubisz? No.
No, Gilon myśli, że ja ją lubię. Niech tak myśli. Rok uważa, że go lubię. Gąs uważa, że go... Nie, parę osób lubi. Ja lubię parę. Jeszcze nawet parę lubi mnie i to jest sukces. W Polsacie niektórzy mnie lubią. No dobrze, czyli... Niektórzy. To ile warte były te słowa, no, wypowiedziane w tym Piękno współczesnych mediów polega na tym, że każdy ma prawo wypowiadać, co chce. Każdy ma prawo tworzyć opowieści, jakie chce. Na swój temat, na temat innych. Wymyślać historie mniej lub bardziej wiarygodne. Ja się z tym wspaniale czuję i życzę wszystkim sukcesów, a zwłaszcza Natalii. Mam nadzieję, że jej kariera się rozwinie. Słyszałem, że ostatnio jakiś projekt zrobiła głośny. Podejrzewam, że to nie jest jej ostatnie słowo. Może dołączy do kanału Zero. W końcu osobą, która ją najbardziej wypromowała w Polsce jest twórca tego kanału, Krzysztof Stanowski, więc wcale bym się nie zdziwił, gdyby to nastąpiło. I uważam, że to byłoby genialne zagranie dla obydwu stron. No właśnie, a dzisiaj o 20 startuje ten kanał, w czwartek wróżysz sukces? Myślę, że Krzysztof Stanowski umie w internety, no, po prostu. Niezależnie od tego, co robi, jak jest oceniana jego twórczość, to czy nam się to podoba, czy nie. Chłop wie, na czym to polega, bez dwóch zdań. Chyba nie mamy wątpliwości. A jemu dałby się skusić na kanał Zero? Ale żeby prowadzić coś? Żeby coś dostać, jakiś program na przykład. Po co? Działkę. Ale po co? Po co? Ja mam Polsat, mam swoją działalność na Instagramie z żoną. Naprawdę, ja już nie wiem naprawdę, jak sobie poukładać harmonogram. Jeszcze jakiś kanał Zero byłby mi potrzebny, czy kanał sportowy. Ja bardzo, żeby nie było wątpliwości, bardzo uważnie śledzę to, co się dzieje z kanałem sportowym, co się dzieje z kanałem Zero, bo to są ciekawe zjawiska z punktu widzenia takiego medioznawczego. Natomiast co się... Ja mam swoją robotę. I to niech będzie dobre podsumowanie. Dzięki. Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia w dalszych podwojach zawodowych. Dzięki, również.